ale najważniejsze, żeby tutaj wśród nas byli wspaniali optymiści, najważniejsze, żeby co roku się spotykać. Rozpoczynamy naszą wspaniałą, mam nadzieję, imprezę plenerową. Ja na to czym jest optymizm? Kochani, optymizm jest bardzo ważną, powiedzmy, rzeczą w życiu każdego człowieka, jak nie najważniejszą, więc trzeba myśleć pozytywnie. Człowiek optymistyczny to jaki człowiek? Który się uśmiecha, który jest miły, życzliwy, pomocny dla innych osób, który wierzy głęboko w siebie oraz swój sukces. Cieszę się tym, co mnie otacza, co mnie czeka jutro. Jestem zadowolony. Czy to prawda, że optymistom żyje się lepiej? Ten uśmiech im zostaje na cały dzień i to jest pozytywne. Optymista dla mnie to jest taka osoba, która po dobrym kroku w przód, gdy ma krok w tył, nie mówi ale lipa, tylko mówi ciacza. To jest super wyróżnienie, naprawdę cudowna statuetka. W ogóle to, jak ona wygląda, jest takie słodkie i takie śmieszne, że to ona będzie na honorowym miejscu. Człowiek optymistyczny to jaki człowiek? Ten, co nigdy nie traci nadziei. Ten, co zawsze ma otwarte serce i otwartą duszę, żeby dalej iść, pracować, robić. Żebyście byli też super optymistami, a co najmniej optymistami, bo bez życia, bez optymizmu to no, nie ma sensu. Ciężę idzie źle, zacznij zmianę, więc od siebie. Ciekaw jestem, czy już wiesz, że tak niewiele potrzeba nam by już dziś w najlepszym ze światów móc żyć. Ja na to należy celebrować wszystko, co jest pozytywne, a Dzień Światowy Dzień Optymisty jest z natury czymś pozytywnym, bo propaguje radość i dzielenie się radością z innymi. 500 zł, 600 i 3,5 tysiąca po raz pierwszy. Ja wierzę w Pana Boga i w Puszo. Obydwaj wymyślili optymizm, tylko że ten jeden jest katolicki, a drugi jest przezorny łaskawie, czyli Mariusz Pusza. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni i pozytywnie i optymistycznie nastawieni do życia, więc bardzo się cieszę, że w tych ciężkich czasach jednak jest kontynuacja naszej gali Optymista Roku i przede wszystkim, że przybyli tutaj wspaniali ludzie, których żeśmy nagrodzili. Bez optymizmu inaczej nasze życie, podejrzewam, że nie miałoby większego sensu. Optymizm jest niezbędny. Czym jest dla ciebie optymizm? Nie słyszałem. Czym jest dla ciebie optymizm? Ja nie wiem, ja jestem pesymista, wiesz, wkurza mnie to wszystko. Do widzenia.